Dzień dobry. Wita Państwa zespół S-Fuce. Zapraszamy do obejrzenia przeglądu wideo, w którym zebraliśmy najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju transportu strunowego i firmy S-Fuce, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Dziś w programie. Na Białorusi trwają dyskusje nad projektami standardów dla unimobilów. UST opracowuje projekt budowy kompleksu w Kazachstanie. UST prezentuje film o powstaniu kompleksu U-Light. Nie traćmy czasu i od razu przejdźmy do pierwszego wydarzenia. Proces tworzenia standardów dla unimobilów na Białorusi wszedł w kolejny etap. Centrum medialne UST Incorporated informuje, że projekty UST Incorporated zostały poddane publicznej dyskusji w celu rozpatrzenia ich przez zainteresowane organizacje. Władze obwodu aumackiego rozważają możliwość zintegrowania rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych UST Incorporated z infrastrukturą regionu. Estakada szynowo-strunowa połączy stolicę obwodu Kaskelenk z przyszłą stacją metra w pobliżu rynku Barłyk w Aumaty, co rozwiąże problem wielogodzinnych korków. Spółka UST Incorporated zaprezentowała film dokumentalny szczegółowo opisujący powstanie pierwszego rozwiązania do użytku komercyjnego, kompleks U-Light. Film opisuje genezę pomysłu, główne etapy rozwoju U-Lightu oraz unikalne rozwiązania technologiczne, które zastosowano podczas projektowania kompleksu. To były główne wiadomości na dziś. Koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie komentarz. Do zobaczenia!